Dzień dobry, witam Państwa na kolejnym spotkaniu z cyklu Centrum Analiz Wyborczych. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest pan Jarosław Szczepankiewicz, chargé d'affaires Rzeczypospolitej Polskiej w Manili. Dzień dobry panu. Dzień dobry, witam słuchaczy i witam pana, panie doktorze. No i dziękuję za zaproszenie do studia. Dziękuję bardzo. Problemy niestety z łączami mamy, więc obraz będzie taki, jaki Państwo widzicie, ale to z całą pewnością nie zmniejsza atrakcyjność tego przekazu. Ja bym bardzo chciał, żebyśmy dzisiaj porozmawiali o Filipinach, no, wiesz, korzystając z uprzejmości pana ambasadora. I przede wszystkim chciałbym, żeby pan ambasador opowiedział nam chociaż kilka słów naszym słuchaczom, naszym telewidzom o tym, no, jakim państwem są Filipiny, prawda? Jest to państwo od nas odległe, dla wielu osób egzotyczne. Wiedza o nim prawdopodobnie w Polsce jest niewielka. Dlaczego to państwo ma znaczenie, z jakiego punktu widzenia, czy z punktu widzenia gospodarczego, geopolitycznego? Jakie są relacje pomiędzy Polską i Filipinami? No i najważniejsze, bo z tego powodu się spotykamy, co takiego zmieniło się po ostatnich wyborach. Także panie ambasadorze, pana ręce. Floor is yours. Dziękuję bardzo. Zawsze każdą historię można, o każdym państwie można mówić długo lub bardzo krótko. Rozumiem, że trzeba powiedzieć krótko. Jakby historia Filipin zaczyna się w 1521 roku, kiedy Magellan dopływa do wyspy, na małej wyspy przylegającej do wyspy Samar. I wtedy odkrywamy Filipiny. Przy okazji swojej podróży dookoła świata, bo już no, praktycznie przypuszczał, że no, ta droga będzie krótsza dookoła świata niż mu się wydawało wtedy. I oczywiście, jak Państwo wiecie, Magellan ginie koło Sebu, o wyspy Sebu, i ekspedycja okazuje się sukcesem, ale już bez Magellana. I to jest po raz pierwszy pojawia się informacja o Filipinach, że są takie wyspy. Tak naprawdę podbój kolonialny zaczyna się 20 lat później po Magellanie, kiedy na Filipiny przypływają konfiskadorzy hiszpańscy pod przywódcą Legazpiego. I wtedy następuje rzeczywisty podbój Filipin i przyłączenie Filipin do korony hiszpańskiej. Znaczy, to nie bezpośrednio, ale przez Meksyk. Bardziej niż bezpośrednio przez Madryt. I zaczyna się okres historii Filipin, który Filipińczycy nazywają 350 lat klasztoru, czyli obecności Hiszpanów na Filipinach, jakby z głównym naciskiem na to, że jakby elementem władania Hiszpanów na Filipinach jest Kościół. I to jest wzrost jakby znaczenia zakonów na Filipinach, no, głównie franciszkanów, augustynów i dominikanów. I ten system polityczny nazywa się fialorokracja, który tutaj zaczyna panować. Klasztory kontrolują edukację, praktycznie zbieranie podatków na Filipinach i następuje, ja bym powiedział, realny chrzest wtedy Filipin. I czego mamy pozostałości, że praktycznie większość Filipińczyków ma hiszpańskie nazwiska, bardzo dużo kościołów w stylu barokowym hiszpańskim, język filipiński, Tagalog jest przesiąknięty zwrotami hiszpańskimi.
Także to jest to dziedzictwo, ale dzisiaj już nikt nie mówi po hiszpańsku na Filipinach, język amerykański. Drugim okresem było po przegranej bitwie o Kubę Hiszpanów. Amerykanie jakby wymusili w traktatach pokojowych przekazanie Filipin im. Także ten cały okres panowania Amerykanów to jest 1896 do 1846 roku. I ten okres Filipińczycy podsumowują bardzo krótko, jeżeli ich się pyta, jaka jest historia Filipin. To odpowiadają, jest to 350 lat klasztoru i 50 lat Hollywoodu. Tylko że ten Hollywood wyparł klasztor bardzo mocno, ale pewien element został bardzo silny. 96% Filipińczyków jest katolikami. Co jest bardzo właśnie, jakby buduje bardzo specyficzną charakterystykę tego narodu azjatyckiego, który jest bardzo różna od wszystkich państw ASEAN, Azji Południowo-Wschodniej. Czyli, że całe społeczeństwo i cała kultura i wierzenia i instytucje zostały ukształtowane przez szeroko pojętą kulturę zachodnią. I to stanowi zasadniczą różnicę w stosunku do reszty krajów. Jest to najbardziej zachodni kraj w całym ASEANie, co widać w postaci polityki proamerykańskiej Filipin i pewnym otwarciem na i zrozumieniem sposobu myślenia Zachodu. Także ta stopa europejska jest bardzo silna i ona determinuje postrzeganie świata przez Filipin. Mamy sytuację, jest najbardziej prozachodni kraj w regionie, co widać w polityce, dobre stosunki ze Stanami Zjednoczonymi. Społeczeństwo filipińskie jest bardzo proamerykańskie, co czasami nie było widać jakby w pozycjach politycznych przyjmowanych przez ustępującego prezydenta Duterte, przynajmniej w pierwszym okresie jego prezydentury, co się zasadniczo zmieniło półtorej roku temu, kiedy jakby próba jakby równoważenia stosunków amerykańskich dobrymi stosunkami z Chinami spaliła na panewce. Po prostu asertywna, jak to się mówi, polityka Chin wywołała duży niepokój na Filipinach, że pomimo próby nawiązywania dobrych stosunków z Chinami, Chiny nie zaprzestały rewindykacyjnej polityki na Morzu Południowo-Wschodniochińskim. Więc to są spory o wyspy, ale nie tylko wyspy, ale bardziej to, co jest wokół tych wysp i co się znajduje pod wodą, czyli bogactwa naturalne, gaz, ropa. Ryby oczywiście też, więc ostatnie 3 lata jest okresem jakby permanentnych prób wpłynięcia, czy to statków badawczych chińskich, czy ich floty rybackiej otoczonej milicją uzbrojonych grup na wody terytorialne Filipin, które zostały, czy stref ekonomicznych Filipin, które zostały im przyznane w czasie arbitrażu z Chinami, które Chiny początkowo zgodziły się na arbitraż, a jak się okazał dla nich niekorzystny, to powiedziały, że nie będą uznawać arbitrażu. Więc mamy taką sytuację, powiedział, Filipiny żyją w takim świecie
zagrożenia ze strony Chin. I jedynym w percepcji Manili, jedynym takim silnym ośrodkiem, który jest w stanie powstrzymać Chiny, są Stany Zjednoczone. Ale to też nie jest, bym powiedział, taki prosty sojusz, gdyż Filipiny za wszelką cenę chcą uniknąć opowiedzenia się po jakiejkolwiek ze stron. W ich interesie jest ten utrzymanie pewnej równowagi w regionie, gdyż zresztą jak wszystkie państwa ASEAN, Filipiny uważają, że jakby zdecydowane opowiedzenie się po jednej stronie państw w regionie spowoduje rozdarcie w samym ASEANie, skonfliktowanie państw, które niektóre po prostu są bardziej prochińskie, niektóre bardziej proamerykańskie. I to jest pierwsze, to jest niekorzystne ze wszelkich, ja bym powiedział, punktów widzenia strategicznych, ekonomicznych dla Filipin. I jak, biorąc to pod uwagę, Filipiny starają się właśnie tak trochę balansować z większym naciskiem na Stany Zjednoczone. Ale taki, ja bym powiedział, zimno wojenny podział na wschód i zachód nie jest postrzegany w Manili jako korzystny dla Filipin. A drugim powodem jest, Filipiny nie są przygotowane do starcia z Chinami. Czyli i do tego potrzebują dozbroić się, potrzebują silniejszej współpracy ze Stanami Zjednoczonymi i również z państwami regionu, które z taką nową formułą, która się pojawia, ale która jest bardzo nieufnie tutaj w krajach ASEANu, jakby spostrzegana, to jest AUKUS. Czyli Stany Zjednoczone, Australia i Wielka Brytania, które zdecydowały się na silniejszą współpracę, głównie militarną, ale też w pewnym sensie też tam jest dużo aspektów pozamilitarnych, w regionie, żeby powstrzymać Chiny. I AUKUS jest w dużej mierze jakby skierowany przeciwko zapędom hegemonistycznym Chin w regionie. To jest mniej więcej taka ogólna sytuacja, z jakiej się znaleźliśmy. Panie ambasadorze, w takim razie, jak wyglądało w takim razie to zbliżenie chwilowe chińsko-filipińskie? To znaczy próbowano rozwiązać ten spór terytorialny, czy po prostu skupiano się na innych kwestiach politycznych, gospodarczych, natomiast ten spór terytorialny i ta asertywność chińska cały czas tutaj występowała? Jak to, czy to miało wpływ właśnie na ten ostatni wynik wyborów przede wszystkim, ta próba zbliżenia z Chinami poprzedniego prezydenta? Znaczy, ja bym powiedział na wybory prezydenckie w niewielkim stopniu, dlatego że prezydent Duterte zrobił silną woltę około półtorej roku temu i zgodził się na obecność wojsk amerykańskich na terytorium Filipin, co powstrzymało jego spadki popularności, bo trzeba jakby... Głównym problemem prezydenta Duterte było z jednej strony walka z terroryzmem, zarówno komunistycznym i islamistycznym, fundamentalistycznym, jak i walka z handlarzami narkotyków. To był główny motor popularności prezydenta Duterte, plus oczywiście jego program modernizacji Filipin pod hasłem buduj, buduj, buduj. I w założeniach początkowej prezydentury prezydenta Duterte było, że zrobimy tak, my mamy na Filipinach ambitne projekty infrastrukturalne, my zapraszamy firmy chińskie i kapitał chiński do udziału w tych projektach. No i dzięki temu jakoś odłóżmy ten spór terytorialny i nie wysuwajmy go na jakby pierwszy plan.
Problem się zaczął robić, że Chińczycy chyba bardzo powiązali finansowanie programu Buduj, Buduj, Buduj właśnie ze swoją asertywnością na morzu, co było już nie do przyjęcia dla Filipin, więc ten cały koncept, krótko mówiąc, upadł. I wtedy nastąpił ten zwrot amerykański z poczucia takiej trochę bezsilności. Pomimo różnych inicjatyw Filipin, ASEANu, na przykład wypracowaniu takiego kodu zachowania na morzu, że kod nie rozwiązywał problemów terytorialnych, ale przynajmniej miał zminimalizować ryzyko pewnej prowokacji. Bo problem jest, że wkraczanie statków chińskich, czy to na wody terytorialne Wietnamu, czy Filipin, czy innego kraju, gdzie Chiny mają roszczenia, czy stref ekonomicznych, może się bardzo łatwo przerodzić w konflikt między tymi państwami. W przypadku Filipin oznacza to, że wtedy będą musiały Stany Zjednoczone zająć silną pozycję. I to może rzeczywiście już ryzyko jest eskalacji do konfliktu zbrojnego dwóch supermocarstw tutaj w regionie. Więc to jest takie ryzyko, którego się wszyscy boją i dlatego nikt nie chce tego konfliktu eskalować tutaj. Że to właśnie liczenie na to, że oba mocarstwa nie wejdą jednak w duży konflikt na Morzu Północno-Wschodnio-Chińskim czy też o Tajwan, jest pewnym gwarantem, że nawet mały incydent morski nie przerodzi się w konflikt na większą skalę. Więc to jest jakby tło tego myślenia. No ale jakby wracamy do Duterte chyba i do Marcosów, bo to jest chyba temat, który jest najciekawszy. Zdecydowanie tak jest to. Jesteśmy w sytuacji takiej, że 9 maja odbyły się wybory powszechne. Na podstawie już tych wyliczeń komisji wyborczej już wiadomo, że wygrał tandem Bongbong Marcos, czyli syn, wydaje mi się, że najbardziej znanego Filipińczyka w Polsce, czyli Ferdynanda Marcosa, i Sara Carpio Duterte, córka ustępującego prezydenta. Nawet jeżeli jeszcze COMELEC nie ogłosił, czyli ta komisja wyborcza, finalnych wyników, to zwycięstwo jest tak jakby zdecydowane, że tutaj już nawet jakieś nieprawidłowości, które były tam silniejsze w 15 punktach wyborczych i tam drobne w jakichś tam innych, no zasadniczo nie zmieni w ogóle sytuacji. Czyli mamy sytuację, w której mamy wybór przy ogromnej frekwencji, to jest prawie 82% społeczeństwa wzięło udział w wyborach. Policzone są głosy, nie mam ostatnich danych COMELEC-u, ale tak na dwa dni wcześniej to jest około prawie 99% głosów. To jest jakby z punktu widzenia demokracji to jest duży sukces. Nie zauważono żadnych jakichś nieprawidłowości tam większych. My jako dyplomaci też nie zauważyliśmy. Ambasada Polska brała udział w takim diplomatic watch, takiej obserwacji dyplomatycznej tych wyborów. Marcos otrzymał według tych danych, które już posiadamy, 56,35% głosów. Jego przeciwniczka otrzymała 26,85% głosów z opozycji, Maria Leni Robredo.
Sara Duterte Carpio, która w tandemie z Marcosem startowała na stanowisko wiceprezydenta, otrzymała 57,18% głosów, a partner opozycyjnej Leni Robredo, liberalnej, Kiko Pangilinan, otrzymał 16,72% głosów. Więc jak widać, zwycięstwo tandemu jest miażdżące. To panie ambasadorze, jakie to ma znaczenie? Znaczy, jaka zmiana polityczna się dokona? Znaczy, to oznacza, że Marcos i Duterte mają bardzo silny mandat. Biorąc pod uwagę ich także, bo wybory na Filipinach odbywają się równocześnie, to są wybory prezydenckie, wybory do Senatu. Senat odgrywa inną rolę niż w Polsce, bo to jest, mamy tu system kopiowany na amerykańskim, więc Senat jest kluczowy i wybieraliśmy 12 senatorów. Równocześnie i izba niższa, która jednak ma nieco niższe znaczenie. To jest system, który jest odwrócony w porównaniu z systemem polskim kompletnie. To oznacza jedną rzecz. Silny mandat obu kandydatów, czyli Sary i Bongbong Marcosa, zdecydowane zwycięstwo w Senacie, więc praktycznie kontrolują legislację, gdyż tylko jeden senator opozycyjny został powtórnie wybrany do Senatu, więc jest przewaga no po prostu 11-1 w Senacie. Kongres, to tak ja bym powiedział, to trudno co mówić, bo to do kongresu się wybiera z rozproszonych list partyjnych. Partie nie odgrywają istotnej roli w systemie filipińskim. Kandydaci są istotni, a partie odgrywają jako rolę taką logistyczną, bym powiedział. One nawet nie odgrywają roli merytorycznej, że przygotowują jakiś program, prawda, do wdrożenia. To jest czysto tylko takie byty, które jakby dają pewną machinę wyborczą kandydatom i ewentualnie za to poparcie no, mają jakieś korzyści z tego. Także jeżeli ma pan jakieś pytania, to proszę pytać. Ale właśnie tak, no bo jakie to ma, znaczy chodzi o to, jakie to ma znaczenie z punktu widzenia, czy jest to jakaś zmiana geopolityczna, czy z owej proamerykańskości mamy powrót do prób porozumienia się z Chinami, czy tutaj mamy do czynienia z polityką kontynuacji, jeśli chodzi o takie sprawy generalne, międzynarodowe, a różnicowały tak naprawdę tych kandydatów kwestie na przykład wewnętrzne. Znaczy, kwestie zagraniczne odgrywają w ogóle niewielką rolę w tym w ogóle w kampanii wyborczej kandydatów. Będziemy mieli sytuację, według w mojej ocenie i tak jak widzę, jak przewijają się nazwiska różnych kandydatów na ministrów, więc będzie to polityka proamerykańska. Trzeba pamiętać, że Bongbong Marcos jest wychowany w Wielkiej Brytanii. A jego syn jest profesorem ekonomii w Wielkiej Brytanii. Także będzie to polityka otwarta na Stany Zjednoczone. Będzie tutaj w zasadzie kontynuacja tej polityki prezydenta Duterte z tego ostatniego okresu. Ja bym nawet powiedział, że będzie, może być nawet silniejsza. Ten kurs, bo ten kurs proamerykański jest silnie już rozpędzony na Filipinach, ma poparcie społeczne. Jakiemukolwiek prezydentowi byłoby trudno odwrócić ten trend. Więc to będziemy mieli kontynuację, wydaje się, z takim mocnym akcentem na Amerykę, ale oczywiście też próbami takiego zachowania, takiej, ja bym powiedział, trochę neutralności aseanowskiej
w obserwowaniu, jak się ustawić geostrategicznie wobec Chin, ale jakby decyzje są podjęte. Jest tylko kwestia, w jaki sposób zostanie zmodyfikowany układ o wzajemnej obronie między Stanami i Filipinami, gdyż on pochodzi jeszcze z czasów Marcosa i generalnie był pisany w kontekście wojny z Sowietami. A rzeczywistość się zmieniła, mamy o wiele więcej obszarów, jak cyberataki, wojna gospodarcza, nowe technologie, więc jest bezpieczeństwo żywnościowe, więc jest bardzo dużo nowych tematów, które jakby wykraczają poza myślenie o wojnie, które było w okresie Marcosa i walki z Sowietami. I trzeba pamiętać również, że Marcos był zaciekłym przeciwnikiem komunistów. To było praktycznie do końcowej fazy prezydentury Ferdynanda Marcosa były zerwane stosunki ze wszystkimi państwami socjalistycznymi na świecie. Nie można było komuś z demoludów czy ze Związku Radzieckiego, nie można było, on nie mógł wjechać po prostu na Filipiny, nie zostałby wpuszczony. Więc jakby za rodziną Marcosów jest ten mit też takiego silnego antykomunizmu. Więc tak to też będzie... Jeszcze ostatnie pytanie w tym razie, ale chyba istotne. Czy ta zmiana przynosi jakieś potencjalne korzyści dla Polski? Jak wyglądają te stosunki polsko-filipińskie? Może w takim najbardziej praktycznym aspekcie. No bo stosunki są nawiązane, prawda? Jest ambasada, w związku z tym to już jest jakiś zdecydowany postęp, ale czy jest jakiś tego wymiar praktyczny? Czy możemy na przykład liczyć na zwiększenie wymiany gospodarczej? Czy tutaj, rozumiem, że naturalnym partnerem europejskim jest Wielka Brytania, jeżeli są jeszcze tak liczne związki osobiste nowego prezydenta z Wielką Brytanią. A czy Polska ma szansę odgrywać tutaj jakąkolwiek rolę? Czy odgrywa, ma szansę odgrywać? Czy ta zmiana jest dla nas całkowicie neutralna? Czy po prostu nic się nie zmieni, tak jak było, tak będzie dalej? Znaczy ja myślę, że ona będzie pozytywna w tym sensie, że Filipiny, jak wszystkie kraje, przeszły kryzys covidowy i teraz się nakłada duży kryzys, w zasadzie płynnie kryzys związany z inwazją rosyjską na Ukrainę, co się oczywiście przekłada dokładnie tak samo jak w Polsce na inflację. Z tym, że sytuacja na Filipinach jest o wiele bardziej dramatyczna, dlatego że jeżeli patrzymy tylko na żywność, to Filipiny są jednym z największych na świecie. Jeżeli patrzymy w stosunku do PKB, to import jest dużą częścią w PKB Filipin. W stosunku do Polski, to Polska jest eksporterem żywności, więc tutaj widzimy też po stronie polskiej raczej wzrost udziału żywności w PKB ze względu na wzrost cen, krótko mówiąc. Dla Filipin jest to bardzo negatywne zjawisko. Praktycznie też, jak załamał się program Buduj, 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 to obietnice prezydenta dotyczące zdynamizowania gospodarki Filipin nie udały się ze względu na te jakby liczenie, że Chiny tu dostarczą pieniądze i know-how. Więc to stawia kryzys i to wszyscy kandydaci o tym wiedzą, że muszą poluzować zarówno warunki wejścia dla towarów, jak i warunki funkcjonowania inwestycji zagranicznych, żeby przeciwdziałać temu, co jest... powiedział, okazją zresztą dla każdego kraju, ale i dla Polski, żeby z tego skorzystać. Ja tylko powiem, jak
żeby uświadomić, jakie znaczenie miało otwarcie ambasady, a teraz otwarcie też zagranicznego biura handlowego w Manili, z którym bardzo ściśle współpracujemy. Jeżeli mówimy o eksporcie z Polski, to w 2019 wynosił on 106 milionów. W 2020 177 milionów, a w 2020 242 miliony. To pokazuje, że jak praktycznie, jak ambasada została otworzona na Filipinach, zoperacjalizowana praktycznie w 2020 roku, jak zmienia się na pozytywnie nasz eksport na Filipiny, który zeszłego roku eksport wzrósł o 27%, a import o 4%, więc zaczęliśmy odrabiać negatywny bilans handlowy z Filipinami. I to są pozytywne trendy. I wydaje się, że one zostaną utrzymane. Może ja bym powiedział, że za rok 2021 będzie to trochę mniej niż te, powiedział, rekordowe 242 miliony, ale będzie się tak około 200 milionów na pewno utrzymywał. Także to jest coś. Tak, milionów dolarów. Tak. To ja mam pytanie, a jakie branże powinny się zainteresować Filipinami w takim razie? Polskiego przemysłu. Jeżeli na to trwają nasi telewidzowie, że reprezentują branże, to jakie branże tutaj rzeczywiście mogłyby szukać biznesu na Filipinach? Rozumiem, że eksport żywności, tak? Tak. To już ta przetworzonej i nieprzetworzonej. Tak, i są firmy, które już tu operują, sprzedają mleko, Mlekowita, Państwu dobrze znana, plus inne takie brandy, które są tworzone tu lokalnie, ale to są polskie firmy, więc żywność zdecydowanie tak. I tutaj jesteśmy dosyć silni w produktach mlecznych, ale to bez wątpienia można poszerzyć i za dwa miesiące mamy tutaj targi i będziemy poszerzać tę ofertę właśnie produktów spożywczych. Ze względu na tę właśnie specyfikę filipińską. Drugim takim to są maszyny różnego typu. Naszym takim ostatnim hitem eksportowym na Filipiny są helikoptery Black Hawk i to pewnie się jeszcze nie zatrzyma. Ten kontrakt między PZL Mielec i filipińskimi siłami zbrojnymi uczynił Filipiny największym użytkownikiem Black Hawków na świecie poza Stanami Zjednoczonymi. Więc różnego typu maszyny, pompy, mechanika. To jest bardzo dynamicznym obszarem, w którym my widzimy duży potencjał. Są to różne technologie ekologiczne, a szczególnie te, które są związane z wodą. Więc są już firmy, które właśnie operują w tym sektorze wody i takich ekologicznych rozwiązań. I sektor fintech, czyli sektor różnych finansów. Polskie firmy sobie, małe startupy, bardzo tutaj dzielnie dają radę. Niektóre nawet odnoszą dosyć, powiedział, imponujące sukcesy. Więc fintech jest czymś takim, które, co jest, to polskie firmy zauważyły i chcą w to wchodzić. I to jest dosyć duża gama od różnych systemów płatności, takie telefony, firma TendoPay, poprzez różne systemy integracji rozproszonych systemów bankowych. Tutaj taką wiodącą firmą jest Next Bank, po pożyczki, firmy pożyczkowe, takie parabankowa działalność. Także to jest jakby, no i
Też widzimy duży potencjał w tak zwanych produktach zdrowych, czyli takie owocowe herbaty, jakieś odżywki. Polska jest bardzo silna w tym sektorze, a to jest rynek, który takiej zdrowej żywności, zdrowego trybu życia jest czymś, co staje się powoli modne na Filipinach. To bym powiedział, że to są te główne sektory, jeszcze jest parę innych. Kosmetyki trochę też tym łączył z sektorem tego zdrowego stylu życia, szeroko pojętego. Super. To dziękuję pięknie, panie ambasadorze, za ten wyczerpujący wykład. Mam nadzieję, że spotkamy się jeszcze nie raz przy okazji komentowania różnych wydarzeń, być może również geopolitycznych, które dzieją się chociażby na Morzu Południowochińskim. Pan jest z całą pewnością najbliżej tych wydarzeń, a moim i państwa gościem był nasz chargé d'affaires w ambasadzie na Filipinach, w Manili, pan Jarosław Szczepankiewicz. Dziękuję bardzo panu. I dziękuję bardzo państwu za uwagę. Zapraszam do subskrybowania naszego kanału Centrum Analiz Wyborczych.